Najbanalniejszy podcast na świecie. Banał, a ja jestem Piotrek. Wychowałem się na przedmieściach Białego Stoku. Całe życie spędziłem w mieście. Co prawda, przedmieścia to nie jest centrum miasta. Białystok to nie jest ogromne miasto, no ale też nie jest najmniejsze. Mieszkałem na takim osiedlu domków jednorodzinnych. Od razu za domem praktycznie miałem las. Także niby w mieście, a nie w mieście. Biegaliśmy po lasach, świetnie się tam mieszkało do pewnego momentu. Ale ostatnio napisał do mnie jeden ze słuchaczy wiadomość na Instagramie, że urodził się w Warszawie i tutaj spędził dotychczas na razie całe życie i nie ma żadnej rodziny poza miastem. Żebym opowiedział o tym, dlaczego się tak gloryfikuje te miasta, wielkie miasta. Czy tak naprawdę to jest życie z wadami? Czy bez wad? Tylko przytłacza to, że musi, musi. No, mieszka w tym mieście. Będzie się w nim jeszcze tyle lat uczyć. I faktycznie, ciężko mi sobie wyobrazić życie poza miastem, ponieważ się urodziłem i wychowałem i spędziłem cały czas w mieście. Jeździłem do babci na wieś, ale to wiecie, to jest coś takiego wakacyjnego. To jest tak jak przygoda. Była i nie ma, fajnie, więc mam jakąś styczność z tym. Mam rodzinę w mniejszych miastach, ale to jest tylko. Ciężko mi tak naprawdę sobie byłoby to zwizualizować tak dokładnie. Zwizualizować mogę tak jak to, że siedzę na Księżycu, ale nie mam pojęcia przecież, jakby mi się żyło na Księżycu. Hipotetycznie, nie? I to podobnie wygląda. Pamiętam, jak przeprowadziłem się do Warszawy, to na początku wszystko mnie fascynowało: wielkie miasto, nowe miejsca, kawiarnie, ulice, ludzie, cudowne, budynki, architektura tak wszystkiego dużo, tak wszystkiego dużo. Na początku wszystko mnie fascynowało każda kawiarnia wchodząc do niej czułem: wow! No Byłem naprawdę tym podekscytowany w jakiś sposób, no bo każde miejsce było nowe, odkry odkrywane. Wcześniej bywałem w Warszawie, ale wiadomo, jak się tylko przyjeżdża na weekend czy pozwiedzać, no to nie można mówić tutaj o tym, że miasto się zna. Nie znałem tak szerzej miasta. Na początku, tak jak mówię, wszystko było fascynujące, ale zauważyłem, że z czasem zaczęło mnie to. Hmm, Trochę nudzić. No, a kolejna kawiarnia. I pamiętam, że miałem taki quest, żeby odwiedzić wszystkie Nero kawiarnie. Żeby w nich być. Traktowałem to jako jakieś wyzwanie, odhaczanie rzeczy na liście. Okazuje się, że ilość bodźców i stymulacji, jaka jest w mieście, na każdym kroku w wielkim mieście, jest niebotyczna. Z każdej strony reklama, z każdej strony komunikat. Kup to, kup tamto, sklep, witryna, ludzie, samochody, klakson. Tu ktoś krzyczy, tu ktoś przejeżdża szybko, tu ktoś się ociera, tu trzeba szybko zdążyć na metro, na tramwaj i biec. Wszędzie są bodźce, wszędzie są kuszące reklamy, kuszące witryny. Fajna kawiarnia, fajna knajpa, fajny sklep. O, ktoś przejechał samochodem szybko, fajny samochód. Już właściwie zgubiłem myśli. Nie wiem o czym myślałem, a jeszcze może mam słuchawki, i słucham, a tu wszystko wokół mnie się dzieje, ten cały zgiełk. Przebodźcowanie, duża ilość bodźców, overstimulation. I okazuje się, że z czasem zacząłem wypierać te bodźce, te nowe rzeczy. Jest to taki Obronny system mózgu, w jakimś uproszczeniu, może to nazwijmy, żeby nie przeciążyć umysłu, nie przeciążyć się. Czyli jak dobiera do mnie dużo bodźców, to chce się od nich odciąć. To troszeczkę na zasadzie, jak jest na przykład bardzo dużo wizualnych wrażeń, tak jakby hmm. takie jakieś stroboskopy by latały, to aż czasami się chce zakryć oczy, kiedy jest się przebodźcowanym, żeby to nie do, dobiegało do oczu. I właśnie takie coś, jak. Niedopuszczanie do siebie tego, czyli wchodzę już do kolejnej kawiarni z tej swojej listy, eee, nuda, już mnie to nie podnieca tak. i eee, 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 Nuda, zblazowanie, eee, wszystko nudne, nic się nie dzieje. Odcięcie bodźców, odcięcie emocji, no bo przebodźcowanie prowadzi do tego, że łatwo jest poczuć się zestresowanym, Poczuć lęki, niepokoje. Potęguje to. To jest jak przebywanie w dużej grupie ludzi, bardzo głośno, ciągle się coś dzieje, huczy, buczy. Bardzo łatwo jest się potem być, mieć jakieś niepokoje. Albo bardzo dużo komunikatów. To jest tak jak z TikTokiem. To bardzo dobry przykład. Jak się go przegląda tak bezmyślnie przez długi czas. Ilość bodźców tam co sekundę, pięć, 10, co chwila coś nowego w zupełnie różnych klimatach: raz wesołe, raz smutne, raz powolne, raz takie, raz takie, raz się podoba, raz szokuje, a raz jest miłe. Bodźce rozpraszają uwagę. I to powoduje, że po przeglądaniu ja takiego TikToka dłuższą chwilę jestem zmęczony, przebodźcowany. Podnosi mi się napięcie, czuję jak mi się mięśnie napinają, kończyny. Czuję takie niepokój, nie czuję się spokojny. I to samo można by było osiągnąć w mieście dużym, w centrum, żeby nie wyparcie tego. Tutaj bardzo takim niefajnym z perspektywy zjawiskiem jest to, jak się na na początku podchodzi do ludzi proszących o pomoc. Czy to bezdomnych, czy ludzi po prostu proszących o pomoc. Nie wiem jak, jakikolwiek miary. Na początku uważa się w takim mieście po przeprowadce. Gdzie ja mieszkałem na przedmieściach, więc aż nie miałem takiej styczności z takimi przypadkowymi ludźmi. Nie to, że nie bywałem w centrum. Zdawałem sobie sprawę przecież. Ale w wielkim mieście częściej ktoś prosi o coś. Daj dwa złote, daj złotówkę. Ale w pewnym momencie, na początku chce się to dać, pomóc, ale po pewnym czasie nadchodzi właśnie wyparcie tego, że doszedłem do momentu, w którym szedłem ulicą, ktoś mnie prosił, złotówkę, kup, kupił coś do jedzenia. Nawet nie zwracałem uwagi na tą osobę. Szedłem tak, jakby nie istniała. Tak, jakby tej osoby nie było. Drugiego człowieka, a ja idę z iPhone'em, z MacBookiem w ręce, nie zwracam na to uwagi. Szalone. Tak wygląda właśnie życie też w wielkim mieście. Oczywiście pewnie niektórzy mogą do tego podchodzić inaczej, ale sa, sami możemy sobie na to odpowiedzieć. To jest wypieranie. Wyparłem po prostu to, że coś takiego istnieje, i szedłem żeby właśnie mieć spokojną głowę, żeby nie przytłoczyć się, no bo jednak przechodząc przez Śródmieście, można kilkukrotnie w ciągu dnia być poproszonym o takie rzeczy. Co prawda potem właśnie, pamiętam, mieszkałem na Powiślu, to um, była taka pani, która co trzy dni okradziona, okra kradziono jej portfel, zawsze tylko przechodziło mi gdzieś tam przez głowę o, ukradli mi portfel i tak słyszałem już to dziesiąty raz od niej, już jakby ją zacząłem rozpoznać, bo gdzieś była z tej okolicy. Więc to jeszcze utwierdza, że o, trzeba to się od tego odciąć. To jest odcinanie się od e, właśnie bodźców, od stymulacji nadmiernej, bo ona jest przytłaczająca, alienująca. W dużym mieście ciężko uciec od reklamy. Reklama to konsumpcjonizm, chęć nabywania nowych rzeczy. Reklama też bardzo często pokazuje, jak mam niewiele. Jak mógłbym być lepszy. Te witryny kuszące, świecące. Ja nie mam takich fajnych ciuchów. I właśnie po przeprowadzce na początku tak, nie dość, wiadomo, byłem zafascynowany. I nadal uwielbiam Warszawę. Uwielbiam miasta. Ze swoimi całymi wadami biorę je na ten moment. Nie dość, że czułem się samotny, wiadomo, nie, nie ma do kogo się zwrócić aż tak, trzeba ludzi poznawać i niewielu znajomych jest. To poczucie takiego czegoś po przeprowadzeniu. Pewnie osoba mieszkająca w wielkim mieście może inaczej to czuć. Poczucie, że jest się troszkę gorszym i nie mam takich fajnych ciuchów, nie jestem aż tak modny. Nie jestem tak sprytny, przebiegły, nie mam kontaktów. Jestem troszkę taki wy, wycofany, no bo wszystko jest dla mnie nowe, więc jeszcze obserwuję. Poruszam się tak po omacku. Czasami czuję się lekko zagubiony. Nie zgubiony, że nie wiem, jak przejść, jaką ulicą, ale jest, nie jestem taki obyty, jak oni. Nie, nie przeskakuję tak z lewa i na prawej pochodniku. Puch, puch, nie ma. I takie o. Jest tyle ludzi lepszych ode mnie. Takie poczucie, niewy... poczucie bycia niewystarczającym, poczucie, że jest... jest tylu lepszych, że ja się może tu nie nadaję, że może sobie nie poradzę, że może tam jednak wrócę kiedyś do siebie i tam tak było trochę bezpieczniej w tym aspekcie. Nie było takiego zgiełku, takiej konkurencji, takiego wyścigu. Bo właśnie w wielkim mieście wyścig się bardziej unacznia, bo mamy szeroki bardzo przekrój społeczeństwa. W każdej ze stron można jak rozciągać jak gumę. W każdym ze spektrum znajdą się jacyś ludzie, i oni mogą przechodzić obok siebie, stać na tym samym przystanku bądź siedzieć na tej samej ławce. W kawiarni, ławce w, na ławce w kawiarni, kawiarnie z ławek, <noise> co, co, co mi przyszło do głowy, na, na z tym, na krześle, na krześle razem, to też dziwne, na tym, na, no dobra, obok siebie w kawiarni, nie? I dzisiaj w mieście może być to poczucie, chcę osiągnąć wszystko, mam tam wszystkie możliwości, mogę zrobić wszystko. Tu jest multum nieograniczonych możliwości, miasto możliwości. Tu osiągnę wszystko. Mogę robić wszystko, mogę być kim chcę. A z drugiej strony, to w takim razie, kim ja, kim ja chcę być, skoro mogę być każdym, to kim ja niby jestem? I miałem też takie poczucie. W takim razie, skoro ja tu mogę wszystko? Co prawda przyjechałem tutaj już z tym z, 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 dalej rozwijać to, co robię, swój biznes. Więc jakby nie przyjeżdżałem tutaj szukać pracy bezpośrednio, bo ja ją już miałem. więc trochę inaczej w moim wypadku, ale to jest też no, przyjazd, żeby coś rozwijać dalej. I to jest to poczucie, że mogę wszystko, a zarazem nic. Bo pojawia się niepokój. A co jak źle wybiorę? To jest paradoks wyboru. Mając dużo opcji do wyboru, trudniej jest podjąć decyzję, bo każda wydaje się kusząca. To tak jak menu, w którym jest 100 dań, to ja nie wiem, co mam wybrać. Ja już wtedy nauczyłem się, żeby wtedy losowo coś trochę wybrać. Co pierwsze przyjdzie mi do głowy, żeby się nie zmęczyć. A najłatwiej się wybiera na przykład w, ba, w, ra, w ramen barach, gdzie mam pięć dań. Cyk, dobra, cyk. To jest ten paradoks wyboru, że wielkie miasto oferuje tak nieskończoną liczbę możliwości, opcji na spędzenie czasu, na zjedzenie gdzieś czegoś, na wyjście, na spotkanie ludzi, że właściwie nie wiadomo za co się zabrać. Czasami nadchodzi taka sytuacja, w której, ej, to gdzie pójść? Nie wiem, mimo że jest 1500 miejsc, i tu trzeba się nauczyć, żeby dobrze się poruszać po tym, podejmować decyzje, wybory, żeby nie mieć takiego fomo fear of missing out że coś mi znowu umyka. Nie ma mnie, bo w mieście bardzo łatwo jest to poczuć że mnie tu nie ma. O, na tamtej części miasta, na tamtej ulicy też się coś dzieje a mnie tam nie ma. O, nie byłem tu, muszę wszystko nowe poznać. I dopóki nie nauczyłem się, że ja się nie muszę z nikim rywalizować. Ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Ja mogę iść po swojemu. Ja nikomu nie jestem nic winien, żeby cokolwiek udowodnić w tym mieście czy w jakimkolwiek innym mieście. Przestałem się czuć tak przebodziczony, taki ciągle goniący za czymś, za jakimś niewidocznym królikiem. Stwierdziłem, że ja przecież. Ja mogę być przeciętny. Ogólnie. Ja mogę mieć tak zwane nudne życie. Ja nie muszę biegać po wszystkich najmodniejszych knajpach. Już pewnie finalnie się okaże, że w nich mogły, może. I tak trafię. Ja nie muszę wszystkich nowych miejsc zwiedzać. Właśnie, że muszę nauczyć się cieszyć tym, co mam, to, tym, co gdzie mogę wyjść, że. Mam swoje miejsce. Mogę zajść do tej kawiarni ulubionej po raz 150 i usiąść na tym samym, nawet stoliku. Znaleźć swoje miejsce. I ty też, niezależnie gdzie mieszkasz, wystarczy, że znajdziesz swoje miejsce. To już będzie lepiej. I faktycznie. To poczucie, że komuś coś trzeba udowodnić w wielkim mieście. Pogoń, wyścig, przepychanie. Da się odczuć. No bo trochę w wielkim mieście i mimo że ludzi jest bardzo dużo, to paradoksalnie ludzie się uczują bardziej samotni często niż w mniejszych miejscowościach, no bo jest tak właśnie wszystkiego dużo, tak opcji dużo na Tinderze czy gdziekolwiek indziej, że jest poczucie. Hej, ale ta osoba może też jest fajna, ta fajna, ta fajna, a jak się wiadomo, poznaje dużo ludzi, to ciężko jest zbudować jakiekolwiek dobre relacje między sobą. No bo. Mój mózg nawet nie jest w stanie, ja poza tym nie miałbym czasu mieć nie wiem, stu znajomych, no przesadzam, nawet piętnastu takich przyjaciół, z którymi ciągle jestem w stanie kontaktować się. No jest to bardzo ciężkie, no bo jeszcze chciałbym mieć czas dla siebie, a jeszcze inne sprawy, a to, a tamto. A oni też mają swoje życie, swoje sprawy, więc nie zawsze będą mieli dla mnie czas. Więc paradoksalnie łatwo jest się czuć samotnym w wielkim mieście. To jest y, pewnego rodzaju zmora w y, wielkich miastach, bo wyjdziesz jeszcze na ulicę i czujesz, jak wiele ludzi jest. Jaka to jest. A ja jestem sam. Ale to wszystko przynajmniej jak dla mnie sprowadza się do tego, że ja się dużo lepiej zacząłem czuć, jak. zacząłem się otaczać ludźmi fajnymi. I dbać o te relacje, nie gonić za kolejnymi nowo poznanymi osobami, tylko żeby odhaczyć na liście tego znam, tamtego znam. To nie ma znaczenia, czy się pozna znaną osobę, czy nieznaną. To kuszące może być. Ale to nie ma znaczenia. Warto jest budować szczere, prawdziwe relacje i Wtedy też łatwiej się żyje w wielkim mieście, bo są ludzie, którym się ufa. Na to trzeba poświęcić czas, nie skakać z kwiatka na kwiatek. To jest oczywiście kuszące, bo przez to, że a tu nie pasuje mi coś, w tej osobie to przecież jest tyle osób, mogę poznać kolejną. Tylko czasami okazuje się, że to mi, że coś nie pasuje w tej osobie, to ona jest lustrem dla mnie. Nie pasuje w niej jakaś cecha, którą ja mam w sobie, i nie lubię jej w sobie. I dlatego ta osoba mi nie pasuje. Bo tak naprawdę ja mam problem ze sobą. Zastanów się, czy zdarza ci się coś takiego, że kogoś nie lubisz, bo jest na przykład gadatliwy, bo ty masz z tym problem ze sobą, bo albo A jesteś gadatliwą osobą. Pozazdrościsz, że ta osoba ma taką łatwość w tym. Warto sobie się w tym odbić, takim lustrze wtedy się okazuje, że jest trochę łatwiej funkcjonować w przestrzeni po prostu z ludźmi. I tutaj tak w sumie dosyć pesymistycznie zarysowałem miasto jako coś taką, takie mrowisko, w którym nikt siebie nie lubi, wszyscy są tacy znudzeni życiem, zblazowani i wypatroszeni. Nie, 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 nie. To jest tylko taka pewna część tego, na co chciałbym, co mnie gdzieś czasami nurtuje i jako obraz miasta przedstawiam. Bo miasto to też możliwości. Miasto to też o możliwość poznania różnych ludzi, różnych spojrzeń na tematy, dotknięcia różnych form kultury, wyrażenia się w jakiś sposób, bycia bardziej anonimowym, co może powodować, że łatwiej jest się wyrazić i być sobą, co by to nie znaczyło. Czy na przykład zmienić swoje życie, tak to nazwijmy, zmienić Podejście do życia. Łatwiej jest w wielkim mieście, bo łatwiej jest się odciąć od przeszłości, jeżeli ktoś tego chce i potrzebuje. Łatwiej jest też poznawać nowe rzeczy, doświadczać, bo więcej jest tych możliwości więcej galerii, w których można zobaczyć dzieła sztuki. Więcej koncertów i wydarzeń przeróżnych kategorii. Od disco polo, po hip-hop, po jazz. To wszystko jest dostępne w wielkim mieście. Więc można łatwiej rozwijać swoją pasję. Osiągnąć w niej coś. Dojść wyżej. swoją, swoim dorównać. Niezaprzeczalnie. Można do, osiągnąć coś w pewnych dziedzinach, których inne miasta nie dają możliwości, bo na przykład w ogóle nie ma tej dziedziny w tym mieście bo tylko duże miasto oferuje taką możliwość, przez rację, że jest tak dużo ludzi. Dostęp do kultury, może dla kogoś, jeżeli ważne są sklepy, to i do sklepów ciekawszych, do wymiany myśli między ludźmi, do patrzenia na ludzi, no bo więcej ludzi się przemyka, więc łatwiej można się inspirować tymi ludźmi. Ale właśnie widzicie, to paradoksalnie może być też przecinka że odpycham w sobie wszystkie te stymulacje, które na początku są pozytywne i inspirują mnie, żeby być zblazowanym i znudzonym. Dlatego czasami mam takie wrażenie, jako mieszkaniec miasta, takie znudzenie. Tu już byliśmy, tam byliśmy. Gdzie pójdziemy w ten weekend? Takie znudzenie, tak jakby nie było nic w mieście, które żyje, huczy i tętni swoim życiem i ma do zaoferowania każdego weekendu, każdego dnia bardzo dużo możliwości. Pięknych możliwości. Nie zapominajmy o tym, żeby cieszyć się tym, co jest i co jest dostępne, bo to jest najpiękniejsze, jeżeli. Tylko będzie się goniło za nowym, za jakimiś niewiadomo jakimi osiągnięciami, ambicjami, takimi niestworzonymi, bezsensownymi. Że każdego dnia muszę odhaczyć na liście nową knajpę, nową ulicę, nową galerię, nowy sklep, nowych ludzi poznać. To się robi jak zadanie w grze odhaczanie na liście złych rzeczy. Nie tyle, no czemu chciałem powiedzieć, że złych rzeczy? Po prostu rzeczy, bo to nie są złe rzeczy, ale po prostu odhaczanie rzeczy. Że. Ale to jakiś taki pesymistyczny odcinek. Nie, teraz, teraz taka, takie zadanie. Weź, podnieś, podnieś kąciki ust w górę, tak jakby stworzył się banan z ust, i otwórz buzię i zrób ha, ha.

Dobra, bo zaraz się po prostu za, za ten zapluje. Także dziękuję za słuchanie. A jeżeli chcesz wesprzeć mój podcast, to patronite.pl i dziękuję ten patronite.pl Kośnik banał, link jest w opisie. Dziękuję wszystkim wspierającym podcast. No i jest też moja książka Po prostu Twórz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. A i mój Instagram, tam możecie pisać wiadomości inspirujące na nowe odcinki. Trzymajcie się, czałusy!